możemy mieć teraz w Muzeum Narodowym w Krakowie bogate archiwum. Panie, jest z nami pan, za chwilkę jeszcze, ale jest z nami pan Janusz Nowak, który jest specjalistą od pisma czapskiego. Panie Janusz, proszę się nie wstydzić, przecież to jest pan jest prawie jedynym człowiekiem, więc jak, proszę i pan jeszcze tak, no ale to są już uczniowie, no więc za chwilę musimy stworzyć szkołę czytania pisma Józefa Czapskiego, żeby to, ile to metrów ma to archiwum teraz, tych wszystkich dokumentów u was tam? W tym momencie archiwum ma 19 metrów bieżących, na półce. Na półce. Chcę już wspomnieć, że to jest jeszcze zasługa pana Janusza Przewodzkiego, ojca pana Grzegorza, pana Grzegorza także, że do Muzeum Narodowego trafiła druga część archiwów. Inwentarz jest gotowy, leży na biurku Dyrekcji Muzeum Narodowego.